Jak zapowiadaliśmy, tak też czynimy. Druga odsłona naszej dyskusji w studiu telewizyjnym w Polsce.pl w ramach gorących pytań. Tym razem odsłona natury politycznej, bo są z nami Bartłomiej Wróblewski, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry. Dzień dobry, i Marek dzień dobry państwu. Poseł Polskiego Stronnictwa Ludowego. Dzień dobry. Dzień dobry. Jak państwo widzą, na naszym pasku wybrzmiewa pytanie, dlaczego PSL nie idzie z Platformą. Pytamy o to nie bez przyczyny, dlatego że w ostatnich dniach Władysław Kosiniak-Kamysz, liderzy ludowców, podjęli ostateczną decyzję o tym, że PSL nie pójdzie w formule wspólnych list wyborczych z ekipą Grzegorza Schetyny. No a sam Grzegorz Schetyna jeszcze kilka dni temu namawiał, prosił, a nawet przestrzegał. Przypomnę, że na początku lutego nie przeszkadzało prezesowi Kosiniakowi Kamyszowi rozmowy, nic nie przeszkadzało w rozmowie z SLD i z budowaniem tak zwanej Koalicji Polskiej wtedy. Więc jeżeli teraz mu przeszkadza, to chciałem zapytać, co takiego się zdarzyło w tej kampanii wyborczej, że mu przeszkadzają inni partnerzy. Nie wyobrażam sobie tego, żeby ta partia mogła iść samodzielnie przeciwko innym partiom opozycyjnym, przeciwko Platformie Obywatelskiej i Koalicji Obywatelskiej. Tak się po prostu nie może zdarzyć, bo to jest samobójcze dla PSL-u. Nie wyobrażam sobie, mówił Grzegorz Schetyna. To się nie może zdarzyć, mówił Grzegorz Schetyna. To będzie zabójcze dla PSL-u, mówił Grzegorz Schetyna. No ale tak się dzieje. Panie pośle, co takiego się stało, że nie chcecie spełnić marzeń lidera Platformy? Redaktorze, przede wszystkim źle postawione pytanie. Bo pytanie jest postawione, dlaczego PSL nie chce iść Platformą do wyborów parlamentarnych. Przecież następnego dnia po eurowyborach, zgodnie z umową koalicyjną na eurowybory, jasno oświadczyliśmy, umowa wyczerpała się, wybory odbyły się. Sukcesu Koalicja Europejska jako koalicja nie odniosła. W związku z tym już 1 czerwca na Radzie Naczelnej Polskie Stronnictwo Ludowe podjęło uchwałę, że do wyborów krajowych idzie w formule Koalicja Polska, Umiarkowane Centrum. I to pytanie, dlaczego Platforma Obywatelska nie skorzystała z tego zaproszenia i nie chce skorzystać Grzegorz Schetyna. I wydaje się, że odpowiedź została udzielona w piątek rano, kiedy Grzegorz Schetyna, rozpoczynając swoją konwencję programową, jasno oświadczył, że chce budować szeroką koalicję od konserwatystów po skrajną lewicę. Więc to nie jest koncepcja, którą myśmy ogłosili półtora miesiąca wcześniej, którą powtórzyliśmy 6 lipca i którą potwierdził ostatecznie Naczelny Komitet Wykonawczy i konferencja prasowa w piątek Władysław Kosiniak-Kamysz. Więc nie rozumiemy tych wezwań. Też jestem zdziwiony, że Grzegorz Schetyna sytuuje Polskie Stronnictwo Ludowe, które chce iść w jakiejś konfrontacji z opozycją. Polskie Stronnictwo Ludowe chce iść do wyborów z własnym projektem, z własną ofertą, z własnym programem, w pewnych ramach ideologicznych związanych z naszym nurtem ludowo-chrześcijańskim, ludowo-konserwatywnym, ale także z nowoczesnym programem dla przedsiębiorców, dla klimatu, dla służby zdrowia, dla edukacji. To jest wszystko naprawdę już od ponad miesiąca rozpisane, a nie ogłaszane, bo rzeczywiście czekaliśmy, jaką ukształtuje się formuła na opozycji. Nie przekonują pana te argumenty, które mówią, że 38% z wyborów europejskich to niezła baza wyjściowa, że teraz te 6% Biedronia i Wiosny i już PiS czuje oddech na plecach. Panie redaktorze, to nie problem w tym, czy 38, czy 40. Jeśli koalicja zakładała sobie zwycięstwo, a przegrała 7 punktami procentowymi, to z naszych analiz, także w rozmowach z ekspertami, jasno wynika, że tak jak w roku 2007, jeszcze na 2 miesiące przed wyborami, PiS był zdecydowanym liderem wszystkich rankingów i wszystko wskazywało na to, że samodzielnie obejmie władzę. A jednak, no, kiedy szliśmy 3 blokami opozycyjnymi, to okazało się, że w 2007 roku PiS samodzielnie rządzić nie mógł. Więc w tej chwili też jeszcze raz przypominam tę historię i oczywiście nic dwa razy się nie zdarza, ale nasza analiza, nasza ocena wskazuje na to, że ja jako konserwatysta z PSL-u, no nie widzę się na jednej liście z panią poseł Senyszyn. Przestrzegałem w trakcie eurowyborów czy tworzenia koalicji do eurowyborów. Później na miesiąc czasu wyłączyłem się z komentowania, z dyskusji, bo uważałem, że też no kija w szprychy nie należy demokratycznie wkładać, podjęto decyzję, w związku z tym trzeba ją uszanować. Dziś jest demokratyczna także decyzja
po dwóch radach naczelnych, po dwóch uchwałach, po potwierdzeniu tego przez Naczelny Komitet Wykonawczy, te wezwania Grzegorza Schetyny. Ja rozumiem, że pani Seneszyn przeszkadza na listach, ale można byłoby zapytać, dlaczego nie przeszkadzała, nie wiem, nie przeszkadzałaby Barbara Nowacka, która ma poglądy dużo bardziej skrajne nawet niż pani pewnie Seneszyn, takie już nawet nie lewicowe, seldowskie, tylko wręcz no takie lewackie. Ale pani pośle, ja krótko odpowiadam. Przyjęliśmy zupełnie inną koncepcję i ja nie chcę rozmawiać o personaliach w tej chwili. Ja to rozumiem, kompletnie tylko, nie ma znaczenia. Tylko, no tak, tylko podałem to przykład. Decyzję, podałem, idzie, buduje nowoczesną, no tak, lewicę. Ale podałem przykład osoby, której obecność przez długi czas nie przeszkadzała. No ale oczywiście patrząc z takiej szerszej perspektywy na tą kwestię, no to czyli z jednej strony takiej wieloletniej, no PSL przez wiele lat współpracowało z Platformą bardzo blisko i także w ostatnich latach po 2015 roku były takie okresy chłodniejszych stosunków, ale i bliskiej współpracy. I te deklaracje z ostatnich miesięcy też były bardzo różne. Raz w jedną stronę, raz w drugą stronę. Także opinia publiczna, także wyborcy pewnie tradycyjni PSL-u mają prawo czuć się mocno zdezorientowani, za jakimi wartościami ostatecznie Polskie Stronnictwo Ludowe stoi. Bo tu nie chodzi tylko o to, w jakiej konstelacji można pójść, co się jak ułoży, tylko za jakimi wartościami się stoi. Jakiej Polski chcemy. I moim zdaniem to jest pytanie fundamentalne. Czyli natomiast pana zdaniem na takie odkręcenie się, odklejenie od obozu Platformy Grzegorza Schetyny, który skręca w lewo, bo jest za późno dla PSL-u? Ja nie mówię, czy jest za późno, czy nie, tylko zwracam uwagę, że to pozbawia, czy osłabiło, zdecydowanie osłabiło wiarygodność Polskiego Stronnictwa Ludowego. I na jeszcze jedną rzecz chcę zwrócić uwagę, ponieważ pan poseł Sawicki powiedział, że ta decyzja już jest podjęta tak na amen. Natomiast ja takiej pewności nie mam. No, ten tweet marszałka Struzika pokazuje, że jest grupa działaczy Polskiego Stronnictwa Ludowego, która chce, żeby dalej na ten temat dyskutować, żeby jednak była koalicja z Platformą Obywatelską, co może oznaczać, że jeśli za tydzień, dwa, trzy dyskusja będzie trwała, będą być może jakieś nowe sondaże, jakieś nowe okoliczności, to jednak do tej koalicji dojdzie. Jest to scenariusz, panie pośle. Chcę pana uspokoić. Po pierwsze, cechą partii centrowych jest to, że rzeczywiście ich koalicyjność jest większa niż partii prawicowych czy partii lewicowych. To jest jedno. Dwa, przypomnę panu, że w 98 roku, kiedy po raz pierwszy powstawał samorząd wojewódzki, sam negocjowałem z AWS-em, w którym było wielu dzisiejszych polityków PiS-u, koalicję na Mazowszu i ta koalicja powstała. I odejście od tej koalicji miało miejsce wtedy, kiedy to nie my, a Prawo i Sprawiedliwość zdecydowało o tak zwanym blokowaniu list, będąc w koalicji rządowej w 2005-2007 z jednej strony ze skrajnie prawicową Ligą Polskich Rodzin, z drugiej strony ze skrajnie lewicującą Samoobroną. Więc różne rzeczy w polityce się zdarzają i proszę też nie mówić o pewnej cnocie, że tak powiem, tylko i wyłącznie jednego poglądu. Natomiast chcę wyraźnie podkreślić, to, że Adam Struzik sugeruje, iż odsunięcie PiS-u od władzy gwarantuje koalicja PO-PSL, to można się w pewnej części z nim zgodzić. Ale jeśli PO-PSL po wyborach parlamentarnych będą mieli stosowną większość, a PiS nie zdobędzie 230%. Mandatów, 30 mandatów. Natomiast jeśli zdobędzie 231 mandatów, to ten wpis Adama Struzika nie ma kompletnie. Zrobimy wszystko, szansy, żeby starajcie uwolnić się, Polskie Stronnictwo Ludowe od tych wątpliwości, starajcie, wahań, starajcie i zdobędziemy się, ponad 230 mandatów. Jak najlepiej, ale zapewniam pana, że pójście opozycji już w dwóch blokach to jest pewne. Może nawet Koalicja Polska i lewica budowana przez Grzegorza Schetynę bądź Platforma, aha, ale także z częścią lewicy i ewentualnie blok lewicowy, może w trzech, to są mniejsze. Natomiast to jest jedna kwestia taka, tak, w jakiej formule PSL pójdzie do wyborów, ale istotne jest też, co stanie się po wyborach, bo ja powiedziałem, że jedna sprawa to są różne konstelacje polityczne, ale
też zapytałem, postawiłem takie pytanie o wartości, za którymi się stoi. No i jeżeli doszłoby do jakiejś współpracy po wyborach między Polskim Stronnictwem Ludowym i tymi ugrupowaniami liberalnymi, czy wręcz lewackimi, no to w gruncie rzeczy do jednego się sprowadza, że Polskie Stronnictwo Ludowe, ugrupowanie, które reprezentuje polską wieś, czy przez wiele lat reprezentowało część w każdym razie polskiej wsi, które stało za wartościami tradycyjnymi, woli współpracować z ugrupowaniami, które są, no, reprezentują skrajnie inny system wartości. Tu już nie chodzi o to, że jest jakaś inna trochę zdanie do tego, o to, jak powinna wyglądać Europa, trochę inne zdanie, jak powinny wyglądać, no, sprawy społeczne, ale tutaj chodzi już o takie, no, najbardziej fundamentalne dla każdego z nas sprawy, jak ma wyglądać rodzina, jak ma wyglądać ochrona życia, jaki ma być cywilizacyjny model Polski. Bardzo dobre tematy pan podnosi i pan doskonale wie, że akurat w tych kwestiach także nie ma pan wsparcia w PiS-ie, bo w momencie, kiedy była obywatelska inicjatywa w zakresie zaostrzenia warunków aborcyjnych w przypadku kwestii związanej z eugeniką, Polskie Stronnictwo Ludowe jasno proponowało: przejdźmy do drugiego czytania i uchwalmy tę ustawę. Prawo i Sprawiedliwość odesłało ją do komisji sejmowych i ona już jest w tej chwili spalona. Ale z drugiej strony pan również wystąpił z własną inicjatywą, gdzie rozmawialiśmy, nawet były pierwsze próby składania podpisów przez Polskie Stronnictwo Ludowe i pan wie, że też doskonale, że w swoim środowisku politycznym też pan nie znalazł na to jednoznacznej odpowiedzi. Więc no chcę wyraźnie podkreślić. Jednak ponad 107 posłów się podpisało. Więc, no ale żaden ponad poseł, 107 z ponad 230. Ale żaden więc, poseł, no bo wystarczyło 50 podpisów. Żaden poseł Polskiego Stronnictwa Ludowego nie podpisał wniosku do Trybunału Konstytucyjnego, a tych dwóch, którzy podpisali, zostało poproszonych, żeby podpisy wycofać. Panie pośle, czyli to pokazuje jednak zasadniczą różnicę. Pan wie, że wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w tej sprawie był próbą uwolnienia pana klubu od odpowiedzialności za niepodjęcie prac legislacyjnych. Nie, i to jest taka próba, obejścia odpowiedzialności Sejmu i rzucenia na Trybunał Konstytucyjny. Ten wniosek tym bardziej, że pan doskonale wie, że również rozwiązania, że, które obowiązuje w Polsce od ponad 20 lat, jest niekonstytucyjne. No tym bo bardziej, Trybunał że panie Konstytucyjny pośle, już w tej sprawie się wypowiadał w 1997 roku i uznał niekonstytucyjność aborcji ze względów społecznych. Więc, panie pośle, jeszcze raz, kwestia eugeniki nie była uregulowana i nie była badana przez Trybunał. Panie pośle, ale jeszcze raz podkreślam, obowiązywały niekonstytucyjne przepisy w materii dotyczącej sprawy podstawowej ochrony życia, jest niewłaściwe. W tej kwestii podstawowej Władysław Kosiniak-Kamysz złożył wniosek: przejdźmy do drugiego czytania. Bez wniosku PSL-u PiS mogło zrobić to samo. Ma zdecydowaną większość. PiS tego nie zrobiło. Próbował pan zrobić tak zwaną opaskę Trybunałem Konstytucyjnym, co do którego pan wie doskonale, że nawet w PiS-ie są wątpliwości, czy jest rzeczywiście do końca konstytucyjny. Moim zdaniem więc, tych wątpliwości więc nie mamy. Zostawmy tę sprawę. Nie ma wyroku. Natomiast na pewno tutaj wsparcie posłów Polskiego Stronnictwa Ludowego byłoby ważne w tej sprawie i też pokazywały, po jakiej stronie PSL stoi. Natomiast podkreślam, żaden z posłów PSL nie zdecydował się, żeby ten wniosek poprzeć. Wyjaśnię dlaczego. Panowie, jeśli mówimy o wartościach, jeśli mówimy o tym, jak wygląda konstelacja list wyborczych po stronie opozycyjnej, to może jest tak, że Prawo i Sprawiedliwość trochę obawia się tego kierunku, który obrało PSL, bo w umiarkowanym centrum, no, znajduje się dzisiaj, tak przynajmniej deklaruje, Prawo i Sprawiedliwość. No i ta wyprawa PSL-u, ludowców, do wyborców centrum może okazać się wyskubaniem 2-3, może 4% z tej większości Prawa i Sprawiedliwości. Które to procenty mogą okazać się decydujące? Prawo i Sprawiedliwość prowadzi konsekwentną politykę w sprawach społecznych, ale też w tym obszarze symbolicznym, patriotycznym. Stało się też partią reprezentującą polską wieś. No, przygniatająca większość wyborców wsi głosuje dzisiaj na Prawo i Sprawiedliwość. Prawo i Sprawiedliwość konsekwentnie mówi, że będzie wspierać wieś, robi to i jeśli chodzi o sprawy rolnicze, jeśli chodzi o sprawy społeczne. Myślę, że
wątpliwości, które samo Polskie Stronnictwo Ludowe zasiało na wsi, one nie znikną, dlatego że PSL dzisiaj idzie w innej konstelacji politycznej. Ponieważ ten długi okres wahań i takich wolt, zresztą związany nie tylko z decyzjami samego stronnictwa, bo tu problemem zasadniczym moim zdaniem jest to, że część tutaj kierownictwa Polskiego Stronnictwa Ludowego jest dzisiaj oderwana od polskiej wsi. To są elity wielkomiejskie. W trzeciej części naszej dyskusji już za chwilę o to, jak będzie wyglądała walka umiarkowanych wyborców konserwatywnych, również spytamy. Pytań ciekawych nie zabraknie w naszej formule gorących właśnie, że pytań. Za moment wracamy z kolejną częścią dyskusji. Zostańcie państwo z telewizją w Polsce.pl.